gdy świat kazał gnać. Ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Piątek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Są takie opowiadania ze Starego Testamentu, które są kluczowe dla historii Starego Testamentu, są kluczowe dla historii Izraela, ale jednocześnie są kluczowe dla historii zbawienia i do historii samego Jezusa Chrystusa. Taką właśnie historię otrzymujemy również i dzisiaj. Z jednej strony jest to historia Józefa, zwanego Józefem Egipskim, historia Izraela, czyli historia Jakuba, który miał 12 synów, i potem widzimy tą historię, która ma swój finał w Egipcie. Dzisiaj zrozumiemy, skąd Izraelici wzięli się w Egipcie, żeby potem móc zrozumieć, dlaczego stamtąd wyszli. To jest jedna historia, ale ta historia tak naprawdę zapowiada już Jezusa Chrystusa i to, co się z Nim stanie. Mamy Jakuba, czyli Izraela, który ma 12 synów i ma syna Józefa, swojego najmłodszego, dlatego, jak mówi dzisiaj słowo, dlatego miłował go bardziej niż wszystkich innych synów. Oprócz tego, że ojciec miłował jeszcze Józefa, to Józef miewał sny, czyli byśmy powiedzieli, miał taki dar od samego Pana Boga, że potrafił mieć prorocze sny, co potem stanie się pomocą w Egipcie. Bracia za to go nienawidzą, czyli jest w nich tak mocna zazdrość, tak mocna zawiść, że nawet nie potrafią z nim przyjaźnie rozmawiać. I kiedy pojawia się okazja, myślą o tym, żeby się go pozbyć. Kiedy ojciec wysyła Józefa, żeby poszedł do swoich braci, żeby zaniósł im tam jedzenie, oni, widząc go już z daleka, zaczynają myśleć, jak się go pozbyć. Tak oczywiście, żeby podejrzenie nie padło na nich, że dziki zwierz go pożarł. No, co możemy powiedzieć, w tamtych warunkach na pustyni pewnie było czymś bardzo oczywistym. Ostatecznie udaje się go uratować przed bratobójczym morderstwem, ale zostaje sprzedany do Egiptu za 20 sztuk srebra. I tutaj już widzimy w tej historii zapowiedź Chrystusa, który przez swoich braci, czyli przez apostołów, zostaje zdradzony, przez swoich braci zostaje sprzedany nie za 20, ale 30 srebrników. I my doskonale wiemy, że ta historia nie kończy się na tym zabójstwie, nie kończy się na tej sprzedaży, ale jest historią, którą prowadzi Pan Bóg i z tej historii wyprowadza wielkie dobro. Tak jak przy Józefie, z tej historii jest wyprowadzone dobro, bo Józef trafia do Egiptu i tam w Egipcie przygotowuje nie tylko Egipt na wielki głód, ale przygotowuje jeszcze to zboże, które potem stanie się pomocą i ratunkiem dla jego braci i dla jego rodziny. I to samo jest w Chrystusie Jezusie. Choć sprzedany, choć zdradzony, choć zabity, to doskonale wiemy, że w ten sposób uratował nas i całą ludzkość od grzechu. W Ewangelii Pan Jezus również opowiada pewną historię, trochę w szerszym kontekście, historię Izraela, historię, byśmy powiedzieli, całego świata, ale na początku słuchacze zupełnie tej historii nie rozumieją. Jezus mówi o gospodarzu, który założył winnicę. Tym gospodarzem jest sam Bóg, a tą winnicą są Izraelici, jest Izrael. Bóg otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. Czyli przygotował wszystko, co tutaj na ziemi jest potrzebne. Ta wieża, ta tłocznia, jest świątynia, jest miejsce, gdzie można składać ofiary, a ten mur, z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest prawo, czyli coś, co mówi, co jest dobre, co jest złe, coś, co mówi, czy tutaj jesteś w winnicy, czy już jesteś poza tą winnicą, ale ostatecznie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak nie wypaść z łaski Bożej, jak faktycznie nie oddalić się tam, gdzie Bóg, możemy tak powiedzieć, nie będzie już działał, to znaczy, kiedy wychodzisz poza ten krąg. Sam Bóg jest murem i przedmurzem. Będąc tutaj, doświadczasz Bożej miłości i opieki, jeśli wychodzisz na własne ryzyko. I Bóg daje tą winnicę w dzierżawę. Tak jakby powiedział na początku Księgi Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną. I co to tutaj wszystko jest? Właśnie pracujcie, uprawiajcie, z tego korzystajcie.
Ale oni zapomnieli, że to wszystko otrzymali od Boga, że to już Bóg przygotował, że oni tego nie musieli wymyśleć, nie musieli tego stworzyć, że oni już to mają. I kiedy Bóg posyła swoje sługi, aby odebrać plon Jemu należny, oni, zapomniawszy o tym, kto tutaj to wszystko dał i przygotował, albo wyganiają, albo zabijają te sługi. Znowu jest tutaj analogia do Starego Testamentu, do proroków, których Bóg nieustannie posyłał, żeby przypominali. Ale pamiętajcie, że jest Bóg, ten, który was stworzył, ten, który to wszystko dał, ten, który w pewnym momencie się o to upomni, ten, przed którym staniecie. Na razie odrzucają tych wszystkich posyłanych przez Boga proroków. Więc co myśli sobie Bóg? Co myśli ten gospodarz? Pośle mojego syna. Może go uszanują. A ci, którzy widzą tego syna, mówią, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I tu już widzimy historię Jezusa Chrystusa i zapowiedź jego męki i śmierci. Przychodzi od Ojca. Ojciec posyła swojego jedynego syna. Przychodzi po to, żeby przypomnieć im o Ojcu i przypomnieć, skąd tu się wzięli, skąd to wszystko otrzymali. A oni myślą, że jak pozbędą się tego dziedzica, pozbędą się syna, to dalej będą rządzić. Pamiętajmy, że tą przypowieść mówi Chrystus do arcykapłanów starszych ludu, którzy z jednej strony wydawali się wierzący, ale z drugiej strony zawłaszczyli wszystko łącznie z ludźmi, mówiąc, to jest nasze, my to wszystko stworzyliśmy, my o tych ludzi dbamy i teraz nie będzie nam nikt mówił, co my mamy robić. I co ciekawe, kiedy Chrystus pyta, co ma zrobić ten właściciel, który przybędzie, a my doskonale wiemy, że przecież kiedyś będzie paruzja, że kiedyś ten świat się skończy, że kiedyś przed Bogiem staniemy. Więc Chrystus pyta, co ma zrobić ten właściciel, kiedy przybędzie? I oni odpowiadają, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Co ciekawe, sami wydają na siebie wyrok, nie wiedząc, że ta historia jest o nich. I doskonale wiemy, że Chrystus tak nie zrobił. Doskonale wiemy, że Bóg tak nie zrobił, nie wytracił ich marnie, ale cały czas daje im jeszcze szansę. I to słynne zdanie Chrystusowe, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. I ten Józef odrzucony przez braci staje się ich ratunkiem w Egipcie. I ten Chrystus odrzucony staje się głowicą węgła, czyli podstawą Kościoła, podstawą naszego zbawienia, podstawą naszego ratunku. Dziś w tej historii chcemy zobaczyć historię, którą prowadzi Pan Bóg, historię, która ma trudne momenty, która ma trudne wydarzenia, ale zawsze jest Bożą historią, historią zbawienia, historią, która Bogu z ręki się nie wymknęła. Tak jak i nasza historia, choć często naznaczona różnymi trudnościami, jest prowadzona przez Pana Boga. Zobaczmy Chrystusa w tej historii, zobaczmy siebie również w tej historii i zobaczmy Boga, który tą naszą historię prowadzi. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oczyszczeni przez 40-dniową pokutę w należytym usposobieniu ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanocnych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra tak jak Ty. Chcę dla wszystkich wszystkim być. Naucz, że liczysz się tylko Ty. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra tak jak Ty. Chcę dla wszystkich wszystkim być.